Siemanko, witamy Was na kanale SFD Pro. Witamy Was jak zwykle, w sumie to sam Was witam, bo jestem sam. Nie wiem, czy mówię dziwnie lubię. Także witam Was na kanale SFD Pro. Jak zwykle witam Was na Pumie Sport Center we Wrocławiu. W dzisiejszym materiale będziemy sobie gadać troszkę o mięśniach stożka rotatorów barków. Mianowicie, powiemy sobie, do czego te mięśnie dokładnie służą, jak je trenować, jak ich nie trenować, co zrobić, żeby Wasza łopatka była silna i przy okazji kontuzjoodporna. Kropka. Zapraszam. Więc generalnie mięśnie stożka rotatorów barku to jest grupa czterech mięśni. Tam będzie mięsień podłopatkowy, podgrzebieniowy, nadgrzebieniowy, mięśnie obojmniejszy, ale tego aż tak nie musicie wiedzieć. To na dobrą sprawę nie jest nam na chwilę obecną wcale tak potrzebne. Te mięśnie, ich główną funkcją jest ruch kości ramiennej. Dobrze, udało się, ramiennej. Cisnę sam się bekę, ostatnio powiedziałem kości ramieniowej i teraz cały czas mam w głowie kości ramieniowej. W każdym razie ruch kości ramiennej oraz przede wszystkim stabilizacja tejże kości. Większość z Was prawdopodobnie kojarzy te mięśnie od tego, że robią one ten ruch, co oczywiście po części jest prawdą i w tejże też funkcji wzmacniacie te mięśnie. Prawdopodobnie głównym ćwiczeniem na wzmacnianie mięśni stożka rotatorów, jakie kojarzycie, to będzie kubańskie rotacje, które wyglądają w sposób taki, że bierzemy sobie jakiś ciężarek, czy to będą hantelki, czy to będzie jakiś odważnik, nie ma znaczenia, i wykonujemy taki ruch. Tutaj możemy się w ogóle zastanowić, jaki sens ma wykonywanie takiego ruchu, bo na dobrą sprawę, jak sobie zobaczymy, to tutaj te mięśnie będą najbardziej pracować, a im wyżej pójdzie ciężarek do góry, tym ich praca tych mięśni będzie coraz mniejsza, no bo wiadomo, tutaj wektor siły będzie powodował, że praca, jaką będą wykonywały te mięśnie, będzie coraz mniejsza. Więc tu już pierwsza wskazówka, jeżeli byśmy chcieli trenować po prostu rotacyjną, że tak powiem, funkcję tych mięśni, to nie róbmy tego po prostu stojąc w takiej pozycji, tylko proponuję Wam, żebyśmy się położyli na ławce skośnej, na przykład na takiej. Także moja propozycja, żebyście się położyli na ławce skośnej, albo nawet na płaskiej, ale na skośnej moim zdaniem jest troszeczkę wygodniej, i wykonywali taki ruch z delikatną pauzą tutaj w ostatniej fazie. I w tym momencie rzeczywiście będziemy pracować na efektywnym zakresie pracy tychże mięśni. To chyba nie było do końca po polsku powiedziane zdanie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Także zdecydowanie to będzie lepsza opcja niż takie zwykłe kubańskie rotacje stojąc. Lub nawet możemy to ćwiczenie jeszcze lepiej zmodyfikować. Możemy zmodyfikować to ćwiczenie w taki sposób, że weźmiemy sobie gumę i wykonamy to samo, tylko że dodamy tu taki komponent stabilizacyjny, czyli jedziemy w tym momencie nawet na środek. No, ok, i idziemy cyk w taki sposób. Czyli tu jeszcze dodatkowo, nie dość, że będziemy musieli wykonywać pracę rotacyjną, to jeszcze dodatkowo wejdzie nam tutaj praca stabilizacyjna, czyli bardzo fajne dwie funkcje, które muszą wykonać te mięśnie, mamy tutaj ugryzione w jednym ćwiczeniu. Jednakże moja propozycja jest taka, żebyście na jakiś czas porzucili w ogóle tego typu ćwiczenie rotacyjne i przede wszystkim zajęli się rzeczywiście stabilizacją łopatki. Z praktyki mogę Wam powiedzieć, że te ruchy rotacyjne rzeczywiście jakoś tam wzmacniają te mięśnie, ale ich prawdziwa funkcja polega właśnie na stabilizacji łopatki, stabilizacji w sumie kości ramiennej. I jeżeli w takich funkcji je będziemy wzmacniać, to w tym momencie one rzeczywiście zaczną pracować zupełnie inaczej, bardziej efektywnie. I na chwilę obecną u nas w naszej drużynie bardzo, bardzo mało pracy wykonujemy na zasadzie samych rotacji. Nie mówię tu tylko o trójboistach, bo swojego czasu prowadziliśmy też futbolistów, prowadziliśmy piłkarzy, prowadziliśmy sportowców innych dyscyplin i tam naprawdę tej pracy rotacyjnej było bardzo mało, a zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie pracą na stabilizacji łopatki i ta łopatka była kontuzjoodporna. Naprawdę nikt nie miał żadnych urazów mięśni stożka rotatorów barków. Także teraz pokażę Wam raz, dwa, trzy ćwiczenia, które będą moją propozycją dla Was. Wrzućcie sobie do planu treningowego i zobaczcie, czy przypadkiem Wasze barki nie są odporniejsze na kontuzję, czy przypadkiem jakieś bóle mięśniowe nie zniknęły z tychże właśnie rejonów. Od razu powiem, że nie wiem nawet, jak się nazywają te ćwiczenia, bo my bardzo często wymyślamy jakieś ruchy i nazywamy je na takiej zasadzie, że opisujemy to, co zawodnik ma zrobić. Oczywiście no, to ciężko powiedzieć, że ja jestem autorem tego ćwiczenia, bo na pewno ktoś je wcześniej gdzieś tam wymyślił, ale nie popatrzyłem od nikogo, po prostu sam wymyśliłem, stwierdziłem, że okej, to chyba powinno działać. Także pierwsze ćwiczenie. Będziemy potrzebować ketla i jakiegoś powerbanda. Bierzemy sobie gumę, składamy na pół, przekładamy przez ketla i jeszcze raz na pół. Po czym bierzemy go nad baniaka,
łopatkę osadzamy, pozwalamy się łopatce opaść głęboko, nie cisnę jej sam do depresji, po prostu osadzam ją mocno, tak żeby ona sobie tu opadła, cyk, stabilnie w tym momencie. Trzymam tutaj pracę oczywiście na korzyść, nie wyginam gdzieś tutaj na miednicy, żeby poszło do hiperlordozy. Staram się utrzymać neutralną krzywiznę kręgosłupa i trzymając tutaj ketla w taki sposób, żeby gdzieś tam był mniej więcej koło mojego ucha, spaceruję sobie. Cyk, w jedną stronę i w drugą stronę oczywiście. Znaczy w drugą stronę bym teoretycznie wziął w drugą łapę. Pracujemy do momentu, w którym tutaj się zacznie mi wszystko telepać, kołysać i będę czuł, że nie jestem w stanie tego ustabilizować już mięśniowo. No bo jeżeli nie będę tego w stanie ustabilizować mięśniowo, a pracuję nad stabilizatorami, które ewidentnie się wyłączyły, to znaczy, że rzeczywiście już tutaj stabilizuję jakimiś innymi strukturami, nie tymi podstawowymi, które powinny to robić, więc ciężar jest albo za duży, albo wykonam za dużo powtórzeń, czyli kroków, czyli dystans za duży, powiedzmy, jest. Proponuję wziąć jak najmniejszą gumę, jak najcięższą gumę. Kettle sobie wziąć stosunkowo duży. Teraz tutaj miałem, nie wiem, tu miałem 18 chyba, czy 14 kg, nie wiem, który to był kettle, co było dla mnie dosyć małym ciężarem. Mógłbym to, myślę, spokojnie wziąć 25, co by mnie już bardziej wytelepało. Wyglądałoby to wtedy mniej więcej tak, albo nawet dokładnie tak, to wam pokażemy. O, tu już jest fajna praca, tu już czuję, że mnie trochę wytelepi i się będę musiał bardziej skupić na tym, żeby stabilizować pozycję samego ramienia i łopatki. Problem czasami jest zdjęciem tego ciężaru, ale mam nadzieję, że dacie sobie radę. Ewentualnie weźcie sobie kask rowerowy, żeby w banie sobie nie zajebać. Bardzo fajne ćwiczenie też do rozgrzewki, jeżeli ktoś ma problemy ze stabilizacją, na przykład w wyciskaniu, często musi gdzieś łapy. Nie raz, nie dwa daje to swoim zawodnikom i naprawdę mówią, że różnica już jest po jednej, dwóch seriach, także spróbujcie po prostu. Bardzo fajne ćwiczenie. I też masa fanu, bo to jest zupełnie coś innego niż podejrzewam normalnie robicie. A naprawdę powiem wam szczerze, zrobicie sobie jedną, dwie takie serie i te mięśnie pleców naprawdę pracują inaczej niż w takich standardowych ćwiczeniach typu, nie wiem, tam odwrotne rozpiętki czy pronik raises, coś co znają wszyscy, cały czas robią, także próbujcie, kombinujcie. Zawsze mówimy, że najlepszy ruch jest taki, który jest różnorodny po prostu, bo do tego zostało stworzone ciało, czyli do różnorodnego ruchu. Także to jest propozycja numer jeden. Idziemy teraz do propozycji numer 2. No. Jak już tu jesteśmy, to wam pokażę. To jest nasz nowy baner drużynowy. Małpy razem silne. Nasze zawołanie drużynowe. Ale wracając do tematu. Drugie ćwiczenie będzie polegało na tym, że będziemy robili planka jakby bokiem na jednej wyciągniętej ręce i będziemy wyciskać ketla drugą ręką. Przy czym tutaj będziecie potrzebowali trochę takiej jakby chirurgicznej dokładności, w sensie, żeby ten plank bokiem rzeczywiście był plankiem bokiem, żeby to biodro nie było trochę zapadnięte, żebyście byli dobrze wkręceni. Także to najlepiej będzie robić albo przed lustrem, albo po prostu pod korektą kogoś, kto będzie miał no dobre oko i wam powie tak, ej, to biodro centymetr do przodu i wtedy chwyci, bo te milimetry, znaczy milimetry może nie, ale te centymetry naprawdę robią robotę, bo to jest kwestia dokręcenia czasami trochę bardziej biodra i zupełnie inne mięśnie was będą stabilizować. Także to jest naprawdę bardzo ważne. W tym momencie, kiedy ja to będę robił teraz pierwszy raz od tak dawno, że nawet nie pamiętam, kiedy to robiłem ostatnio, bardzo możliwe, że tu będą jakieś drobne potknięcia, w sensie to biodro gdzieś mi tam zapadnie i tak dalej, także weźcie to pod uwagę i zróbcie to poprawnie. No ja bym teraz, jakby zrobił to sam, to bym się położył przed lustrem i po prostu bym patrzył, sam się korygował, no ale jako, że tu musimy dla was jakoś nagrać, to po prostu miejcie to w głowie. Dobra, tak to będzie wyglądało. Oczywiście ta łopatka będzie musiała być wciągnięta do depresji, żebyście się nie zwieszali w taki sposób, czyli tutaj sobie ściągam łopatkę jak najbardziej w stronę biodra, dokręcone biodro i idę, wyciskam sobie.
Będę chciał, żeby kettle wychodził mi mniej więcej nad barkiem, czyli ręka tu będzie musiała być skierowana, łokieć skierowany troszeczkę jakby za linię mojego tułowiu, bo jeżeli tutaj będzie do przodu, to będzie mi wyłamywać tutaj, znaczy ciężar będzie mi wychodził do przodu, ciężko go będzie ustabilizować. Ja będę chciał, żeby tutaj praca była wykonana tylko i wyłącznie góra, dół, czyli łokieć musi pójść, schować się trochę, jakbyśmy to pokazali z tej strony, to trochę się musi schować ten łokieć tam za moje plecy. Także ćwiczenie numer dwa, bardzo fajnie, bo pracujemy nie dość, że na jednej stronie ręki, na jednej stronie ciała, to na drugiej też. Dodatkowo jeszcze stabilizacja boczna, także bardzo fajne ćwiczenie funkcjonalne, modne ostatnimi czasy słowo, ale mimo, że nie wygląda, naprawdę ciężko. Także ja tutaj miałem 8 kilo, co prawda jeszcze przy tym gadałem, ale widzicie, zasapałem się, mimo że zrobiłem tylko parę ruchów. No i trzecie ćwiczenie, które to już prawdopodobnie będziecie gdzieś tam kojarzyć, czyli landmine press. Ćwiczenie, które jak dla mnie jest must have, jeżeli chodzi o budowanie silnej i zdrowej obręczy barkowej. Powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi, nie wiem, o na przykład sportowców typu siatkarzy, koszykarzy, czy właśnie futbolistów amerykańskich, to ja w ogóle bym im nie dawał wyciskania leżąc. Po co? To nie jest ćwiczenie, które jest im w jakimkolwiek celu potrzebne. Wiem, że trójboista, że nie powinien tego mówić, ale dawałbym im właśnie landmine press, który spowoduje, że ta obręcz barkowa rzeczywiście będzie silna w różnych płaszczyznach, w takich funkcjach, jakich oni będą potrzebowali na siłowni i przede wszystkim, że będą tam mogli pracować nad stabilną łopatką, co w wyciskaniu leżąc jest nieraz ciężkie, bo tam na początku trzeba się nauczyć tej stabilizacji łopatki, a im większy ciężar, to tym utrzymać łopatkę w odpowiednim miejscu jest po prostu trudno. Dobra, jak będzie wyglądało to ćwiczenie? Klękamy sobie na jedno kolano, klęk podparty. Ja bym proponował, żebyście oczywiście mieli coś pod kolanem, tak żeby tam była mniejsza kompresja na rzepkę, bo wiadomo, to nigdy nie jest nic dobrego, kiedy tak na twardym sobie klęczymy. I wyciskamy w taki sposób, starając się wypchnąć jakby łopatkę z tej strony, tej z dołu, pod pachą, między gdzieś w okolicy żeber, jakbyśmy chcieli, żeby ona wyszła. Czyli nie pcham tutaj barku do góry, nie zadzieram go tutaj w ten sposób. Staram się raczej, żeby ten bark poszedł ciach, tu wepchnięty był w dół, tak bym chciał wepchnąć łopatkę w tę stronę i tym samym pchnąć tutaj ramię całe do przodu. Będzie to wyglądało w praktyce w taki sposób. To jest pierwsza wariacja, jaką możecie sobie tutaj robić. Tutaj powinniście czuć dosyć mocną pracę mięśnia zębatego. To są te mięśnie, które właśnie między najszerszym a żebrami się pojawia. Takie fajne ząbki, stąd też jego nazwa jest. A druga wariacja to dokładnie to samo, tylko robimy to w bok. Inna praca, w innej płaszczyźnie będziemy tutaj stabilizować łopatkę troszkę. Inne grupy tutaj przejmą większy udział pracy, także warto sobie urozmaicać. No dobra, macie więc trzy, w sumie cztery można powiedzieć ćwiczenia ode mnie, bo to ten landmine press można podzielić jako dwa różne ćwiczenia, w których stabilizujecie sobie łopatkę w różnych płaszczyznach, w różnych funkcjach, bo raz mamy tutaj stabilizację w ruchu, raz mamy stabilizację w izometrii, można powiedzieć, po prostu poruszając się do przodu, kiedy ta łopatka powinna być w jednym miejscu względem naszego ciała. I moim zdaniem tak właśnie powinniśmy pracować nad zdrową, silną obręczą barkową, nie robiąc jakieś ćwiczenia, których na dobrą sprawę później w życiu codziennym mało kiedy wykonujemy, tylko właśnie jak najwięcej ruchów, które będą odzwierciedlały gdzieś to, jakby się rzeczywiście poruszamy na co dzień. Także spróbujcie sobie takiego podejścia, wrzućcie sobie to do planu treningowego, wrzućcie sobie być może wariacje tychże ćwiczeń na nie wiem, jeden, dwa, trzy bloki i zobaczcie po prostu, jak się czujecie. Z doświadczenia mojego, z tego co widzę na swoich zawodnikach, nie tylko trójboiszłowego, ale też innych dyscyplin, mogę wam powiedzieć, że to się naprawdę sprawdza i po prostu są ich obręcze barkowe sprawniejsze, zdrowsze i przede wszystkim silniejsze. To wszystko na ten odcinek. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tego typu materiałach. Mnie ciekawi, ale wiadomo, że nie wszystkich to musi to samo interesować. No i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Piona.